Takie konflikty na ogół rozwiązuje się miażdżącym zwycięstwem jednej ze stron i całkowitą klęską drugiej. No, Stalin rozwiązał konflikt polsko-ukraiński. tak? Dzięki Bogu takie rozwiązanie w konflikcie izraelsko-arabskim nie jest możliwe, bo żadna ze stron nie ma siły, by je przeprowadzić. Bardzo bym się bał, gdyby tak było, że któraś ze stron miałaby tę możliwość. A tak nie jest. W 1947 roku przyszły amerykański sekretarz stanu Alan Foster Dulles, wówczas senator, podejmował grupę dziennikarzy u siebie w Senacie, i akurat przyszedł jakiś asystent i wręczył mu depesze o, z informacją o kolejnej masakrze w ówczesnej jeszcze brytyjskiej mandatowej Palestynie. Bez znaczenia, czy to Żydzi wymordowali Arabów, czy Arabowie wymordowali Żydów. No, i dalej, tak się zadumą przeczytał tę depeszę dziennikarza i powiedział: No, ale dlaczego ci Żydzi i Arabowie nie mogą rozwiązać swoich problemów jak dobrzy chrześcijanie? No, pomijając pewną obiektywną trudność, zaledwie dwa lata wcześniej dobrzy chrześcijanie przestali rozwiązywać swoje problemy w Europie.